To jest dobry plan, który pozwoli nam sięgać po środki unijne, środki pomocowe, które to z kolei pomniejszą ilość emisji różnych pyłów w naszym mieście. Tak jak mówiła osoba prezentująca ten program, oczywiście ważne jest, żeby także gminy ościenne i cała Polska takie programy miały. Oprócz programów to musi być także realizacja zadań i my te zadania chcemy realizować w ramach kontraktu samorządowego, w ramach którego zostaną zakupione niskoemisyjne autobusy. W tym celu władze Wałcza wybiorą się do firmy produkującej takie pojazdy. Planowany jest również zakup energooszczędnego oświetlenia. W plan gospodarki niskoemisyjnej Wałcza włączają się również miejskie spółki. W tym celu mają one inwestować w ekologiczne rozwiązania, które zmniejszą ilość szkodliwych substancji do naszego powietrza. Te zadania mają zostać zrealizowane do roku 2020.